Nowy sklep Abratim już wystartował. Mamy full printowe kubki, zdjęcie z autografem i wiadomością na odwrocie gratis, dwie klepki za darmo, brelok, koszulki kolorowe czy czarne, a nawet taka epicka czapeczka. A dzięki tym zeszytom w końcu przestałem spóźniać się do szkoły. Nawet w zimę jak idę na autobus, to się nie spóźniam dzięki tej zimowej czapce. Już teraz wejdź na www.abraety, pierwsza linijka w opisie. Widzowie, już dzisiaj będzie epizod 67 part 3, a w tym mamy dostać nowe postacie. I myślicie, że ten nowy upgrade Tolton Cinema Man będzie właśnie tutaj? To by było niesamowite, gdyby dało się go trafić za pieniążki, ale dzisiaj zrobimy coś porąbanego, bo ostatnio wyszedł Brown Cameraman, prawda? Mam go tutaj w ekwipunku, ale za sekundę przekażę go Julii i za sekundę, słuchajcie, Brown Suit Cameramana damy Julce. Chociaż on jest naprawdę cienki, bo daje tylko 750 damage'a na sekundę, a ja powybieram wszystkie postacie, które można użyć w limitowanej ilości, czyli na przykład Scientista można postawić tylko dwa razy, to go wezmę. Medyka można postawić tylko raz, to go wezmę. Secret Agenta można postawić raz, to go także weźmiemy. I kamera Reaper Drona także weźmiemy, bo go można postawić tylko jedną sztukę. I teraz tak, weźmiemy tego Brown Suita i właśnie damy Ciciuś Kot, czyli Julce, bo ona go nie posiada wcale. No nie jest on najlepszy, powiedzmy sobie szczerze. Ale tak czy inaczej mamy wytradowane i plan jest taki, że ja mogę walczyć tylko medykiem, a Julka tylko Brown Suit Cameramanem i spróbujemy wygrać. Żeby zarobić pieniążki na to, jak wyjdzie update, żeby właśnie trafiać nowe postacie. Okej, to będzie naprawdę spora padaka, słuchajcie. Ja powinienem chyba zacząć od tego, żeby postawić tutaj ścianiarza. Julka zacznie od pumpkinów, bo ona ma tylko jednego gościa, tego Brown Suit Cameramana, który bije 750 HP. Ja natomiast mam ścianiarza, który ogólnie jest niezły. Mam medyka, ale go można postawić tylko jednego i on ledwo co bije. Ten kamera Drone Reaper oczywiście nie robi nic, tak naprawdę, no nie? No bo on tylko o tu sypie, ale że nie bije, to mam na myśli. A Secret Agenta da się postawić chyba jednego, czy coś takiego? Więc tutaj będzie naprawdę, naprawdę hardcore. Julka będzie musiała stawiać tutaj postacie, a ja w takim razie, słuchajcie, zajmę się dyniarzami. Nie wiem, czy to akurat jest dobre miejsce pod dynię, ale niech będzie. Będziemy sobie tutaj stawiać. W ogóle patrzcie, ta zapora. Ej, ona wygląda jak dyniarz. Dokładnie. Ten ścianiarz miałem na myśli. Dobra, okej, teraz musimy, słuchajcie, zarobić i zaraz wrzucimy upgrade tego scientista właśnie, ścianiarza, bo widzicie, te kibelki już go tutaj rozjeżdżają. Julka postawiła tutaj swoją postać, więc też ogarnia. Ja upgrade'owałem tutaj ścianiarza. On ma tutaj niby cztery klocki. Ten sobie tutaj radzi i tak, w takim razie, słuchajcie, ja stawiam tutaj kolejną zaraz dynię. Dokładnie tak, okej, i jest kolejna dynia. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Znaczy, ty masz jedną postać i po prostu one, no wiadomo, są cienkie, więc jakby głową muru potem już nie przebijemy, ale ja w tym momencie będę ulepszał ścianiarza Jana. Dobra, już ścianiarz Jan ma 10 tysięcy, więc nie jest aż tak źle. Pytanie, ile HP będą miały te kible, no nie? Ja też za sekundę stawiam, słuchajcie, Large Scientista i będę chciał jeszcze tego Secret Agenta. Właśnie, spoko jest ścianiarz o tyle, że jego można upgrade'ować, on jest wtedy dobry. Dobra, nie? Ja na razie, słuchajcie, wyłączam tutaj autoskipa i w takim razie wrzucam właśnie jedną dyńkę oraz dorzucam Large Scientist Cameramana. Pytanie, gdzie go powinienem dokładnie postawić? Ja bym go postawił tu, bo on będzie miał wtedy dobry zasięg. Dobra, więc daję go tutaj i popatrzcie, on bije 80 na sekundę. To nie ma aż takiego dramatu, słuchajcie. No, ale jednak jak ten scientist... Jak go upgrade'ujesz na maksa? No, właśnie nie wiem, ile on wtedy będzie. 500 będzie bił. No, ale to 500, powiedzmy sobie, okay. Czy 500 to jest dużo? No, moim zdaniem nie za dużo, tak no, szczerze. Nie. Nawet bym powiedział, że mało. Dobra, a ty, drogi widzu, już teraz wejdź w pierwszą linijkę w opisie. Wystartował mój nowy sklep. Wysyłka wszystkiego jest w 24 godziny, czyli już po jednym dniu może dojść do ciebie paczka. Do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis i odwroty są podpisane, ale trzeba się spieszyć, bo to jest limitowane. Dodatkowo gratis do każdego zamówienia dwie naklejki. Wpadaj, bo są czapki, breloki, zeszyty, koszulki i mnóstwo innych rzeczy. www.abraety. Najważniejsze, że ścianiarz tu ogarnia, tylko że patrz, już lecą spidery, które no ścianiarza tutaj nam rozwalą, ja no nie? Przygotowuję. Więc tutaj już będzie trochę lipa. Ale patrz, ten nawala. Dobra, ja stawiam kolejnego dyniarza, słuchajcie. Dyniarza postawimy sobie tutaj. Ej, moi muszą tutaj koniecznie. Ej, ale dobrze robią, no popatrz. Wrzucamy autoskipa, słuchajcie. Ja dorzucam jeszcze jednego tutaj. I teraz tak, ścianiarz za 600 dolarów albo ten za 400. No kurczę, to jest dobre pytanie. To może najpierw ścianiarz za 600, bo ja się trochę boję, że tutaj naprawdę może pójść... Albo nie, dam tego za 400. I on teraz bije, słuchajcie, 60, co 0,4. Czyli on bije jakieś 120 na sekundę. To dalej mało, ja wiem, to jest no hardkorowo.
słowo mało. No ale trudno. Słuchajcie, więcej już dyniarzy raczej stawiać nie będę mógł. Ale jak wymaksujesz ścianiarza, to on jeszcze będzie strzelał to. No tak, ścianiarz już coś tam. A nie, tak, ścianiarz już strzela, tylko że oczywiście później na razie rakiety mało. Rakiety będziesz. No dobra, ja bym tego Large Scientista zrobił i dałbym jeszcze Secret Agenta, którego ustawię na Strongest, czyli na to, żeby on był tam i potem ten najmocniejszy, no nie? Dobra, czy mogę jeszcze innego dyniarza? Nie mogę, bo właśnie limit nam się skończył. No i popatrz, jak oni teraz przechodzą, bo ci się przechodzą. Robić, bo ja chcę... Dobra, dawaj tego, zrobić. Dawaj tego, let's go, róbcie ich. Ja wrzucam tutaj autoskipa i teraz tak, dam tego za 600 i on bije teraz 100 co 0,4 sekundy, więc nie jest tak źle. Ja zaraz będę mógł Scientist TV Mana zrobić. Ej, patrz, bo leci taki multiklo. Ten multiklo nie powinien za daleko przejść. On ma 8200 tylko, no nie? Więc jakby w porządku. No popatrz, on tutaj... No tak, ale idą też kolejne falki, które już takie fajne nie będą. A ja zaraz właśnie tego ścianiarza spróbuję tutaj ulepszyć za $600. Tylko musicie mi dać te $600. Dobra, daj. No rozwalcie kogoś. Dobra, o! On jest niczego niepotrzebny. No nie, no on leczy nam życie. Tylko, że teraz nic tam nie rozwala życia. Ale popatrz, ścianiarz tutaj się regeneruje, więc całkiem spoko. Tutaj wlatuje nam kolejna falka, więc ja robię znowu... O! Teraz upgrade'uję na max level. Wymaksowałem tego Large Scientist Cameramana. Więc jest okej. Ale nie będę mógł postawić jego kolejnego. Znaczy, zaraz wam pokażę, no, że jeszcze $30 dostaniemy. Tutaj patrz, ścianiarz rozwala ich tutaj. Jak leci, dobrze. Niech tak leci, no, właśnie. I widzicie, you have reached your limit for placing Large Scientist Cameraman. No niestety nie tym razem, ale będzie można, słuchajcie, postawić jeszcze jednego ścianiarza i będzie można postawić zaraz, słuchajcie, Secret Agenta. Więc zastanawiam się, właśnie, co my tutaj zrobimy. Dwie ściany. No właśnie, więc dobra, stawiam kolejnego ścianiarza teraz. I jak zarobimy, to od razu robię go za 200. Dobra, oni już rozwalili mi kolejną ścianę, ale teraz już będzie trochę lepiej. Patrz, ta ściana, dobra, chociaż jeszcze trochę ich powstrzymuje. No ale te jednostki już wlatują, takie powiedziałbym, nawet hardcore. Popatrz, bo patrz, jak ten Large Scientist w tych chlepie. Ale ten rozwala, daje sobie radę. Dobrze, no. Ja daję tutaj autoskipa i daję kolejny upgrade temu ścianiarzowi. No, popatrz. Teraz mam obu na 4 levelu, więc w porządku. I teraz będziemy orać chyba dynię. No, bo ja bym zarobił na właśnie Secret Agenta. Patrz, uśpił mi ścianiarza na przykład. No właśnie. A jest ile? 1000 chyba, nie? Tak, 1000. To może kamera Drone Reapera, słuchajcie, jeszcze sobie zaraz postawimy, żeby on właśnie nam odusypiał, bo widzieliście, przed chwilą był uśpiony. Więc słabo. Dobra, kolejną dynkę tutaj ulepszyłem. I teraz zaraz będziemy robić kolejną dynię, bo popatrzcie, tu się ściana skończyła, ale tu jest kolejna ściana. Więc let's go, jedziemy, zaróbmy tylko sporo pieniędzy. Dobra, kolejna dynka jest zrobiona. Teraz kolejna dynka jest zrobiona. I teraz, uwaga, zaraz będzie kolejna dynka. A ja puszczam autoskipa i jest dynka. Tylko niech tu powstanie kolejna właśnie ściana. Dobra, upgrade'uję dynię, nie wiem po co, ale niech stawiać tego Secret Agenta? Kurczę, może bym go postawił, tak myślę, że to jest dobry pomysł. Tylko jeszcze nie mam na to kasy, ale zaraz będę miał. Jak go będziemy potem maksować, to on będzie właśnie jakiegoś tam bossa mógł teoretycznie rozklepać, no nie? Więc dobra, uwaga. I właśnie mu postawimy kamera Drone Reapera. On działa raz na minutę, nie? Tak. I teraz daję mu właśnie Strongest. Raz na minutę. Ej, dobra, ale Jezu. No działa raz na minutę, ale jest git. I popatrz, czy on rozwali tego Large Toileta. No właśnie, to jest dobre pytanie teraz, czy on się na niego sfokusował? Patrz. No ty, no nie. Nie robi go! Nie robi, czyli musiał jakiegoś wcześniej uderzyć. To są za słabe jednostki w takim razie. Musiał kogoś wcześniej po prostu uderzyć. Dobra, dawaj, niech oni tutaj go orają. Let's go. Dobra, tutaj leci Large ten. I teraz w takim razie, słuchajcie, wrzucamy autoskipa. I tego ścianiarza robię za 1500, on ma już 50 koła. Ale patrz, teraz zobaczymy Secret Agenta. Czy on komuś coś zrobi? Uwaga. Ej. No nikomu nie... Chyba, że to nie jest Strongest. Bo póki co to on nic nie zrobił. On se śpi po prostu. A był w zasięgu. No tak. Ewidentnie był w zasięgu. Dobra, ścianiarz tutaj dobrze robi, ja bo już ma 50. Nie mam zaufania do tej postaci. A czy można jeszcze jednego w razie co postawić? No wydaje mi się, że nie można jeszcze jednego. No nie, tak, nie da się jednego. Ej, tutaj lecą jednostki po 5300. Ale to nie są najsilniejsze. Ej, użył. On użył. Użył? Użył, ale nie na Strongest. Nie powiedziałbym, że zrobił na Strongest, chyba że na Last zrobimy. No dobra, zostawmy go na razie na Strongest, a ja robię kolejną ścianę po prostu powiększoną. Teraz oczywiście wrzucimy autoskipka i chyba zrobimy kamera Drone Reapera, słuchajcie, tutaj. Specjalnie obok niego, nawet go tutaj ulepszę, tylko po to, żeby po prostu ten gość nie był usypiany. No, ej, te ściany już są grube.
I teraz zobaczmy Secret Agenta. Czy on w końcu coś zrobi? No bo patrz, lecą tutaj naprawdę mocne już te spidery, ale nie są pewnie najmocniejsze. Więc być może zaraz wyleci coś naprawdę grubego. Dobra, wrzucę jeszcze autoskipa jednego. I teraz ja bym go, słuchajcie, zupgrade'ował, powiem szczerze, wiecie. Dobra, zupgrade'uję go. Ej, użył. Ale użył na czymś beznadziejnym. Serio. Na czymś fatalnym użył. Na pierwszej lepszej jakiejś użył. Ej, dobra, ten gość jest naprawdę beznadziejny, mam wrażenie. Okej, ja muszę pozbierać teraz 3000, słuchajcie, na kolejne ściany. Ale patrzcie, co tu się dzieje, no nie? Ten scientist nie robi za dużo. Ej, tu jest naprawdę ciężko. Serio, ciężko mi jest zrobić cokolwiek, widzowie. Bo nie, jakby postacie nie pozwalają mi na zrobienie czegokolwiek, no nie? Jakby to jest totalna masakra, muszę przyznać. Ale jedziemy, wiesz, słuchajcie. Ja mam too many troops, nie? Więc ja już nie jestem w stanie nic postawić. No, dyniarzy możesz wywalić. Mogę jak najbardziej, no. Tak, ja zaraz pozbieram na 3000 i kamera Drone Reapera w ogóle też zrobię, żeby oni nie usypiali tych twoich. Ale patrz, no jest ten Secret Agent i czy on cokolwiek tutaj robi, słuchajcie. No ja nie widzę, żeby on cokolwiek tutaj robi. No ej, zrobił tego coś. Tego ostatniego wziął. Widziałeś, coś zrobił. No ale czy to jest to, o co naprawdę walczyliśmy? No nie wydaje mi się. Dobra, tu jest upgrade za 3... Dobra, patrz, upgrade'uję i jest 100 tysięcy siły ta ściana. A ja zaraz zrobię tego kamera Drone Reapera za $800. Okej. Okay. I wtedy on będzie też w zasięgu. No właśnie, on ma też w zasięgu tych zobacz, twoich. Zobacz, jakie moje te brown coś tam, zobacz, te brązowe garnitury. Zobacz, jak tam... Będziesz mogła w ogóle ich przenieść ewentualnie na początek, tak mi się wydaje. Serio, no. Będzie można coś takiego zrobić, ale... Bo one są tutaj jako takie elementy zaskoczenia. Patrz, leci 50 tysięcy i 60. I teraz Secret Agent by nam się naprawdę przydał. Serio, 124 ma vacuum, no nie? Patrz to, patrz to. I czemu ten Secret Agent nik... O! Ale go rozjechał! Ale to nie był strongest, więc całkiem dziwne, powiedziałbym. Naprawdę dziwne. Dobra, wrzucam autoskipa i zaraz zarobimy kolejne pieniądze. Ale widziałaś? Secret Agent naprawdę w końcu pomógł. Dziękujemy. Dobra, teraz potrzebuję, słuchajcie, jeszcze 3000 na tą kolejną ścianę i zaraz na nią zarobimy, więc w porządku. Wkładam ich do przodu tutaj. Albo 6000 na tą. Ej, to poczekam, poczekam. Być może zarobimy 6000 w tej falce, czy w następnej, bo wiesz, ja dyniarzy to nawet tutaj praktycznie nie ulepszam, no nie? Więc nie ma jakby, wiesz, takiego dużego zarobku, ale ja bym też tego Secret Agenta ewentualnie zrobił. On będzie wtedy szybciej bił, no nie? To też zawsze będzie spoko. Dobra, puścić autoskipa, czy nie puścić? Puszczę autoskipa, to jest 4700. I teraz Secret Agent zadziałał. Na koniec tamtej falki. No dobra. A to niestety w takim razie niewykorzystany potencjał, ale ja teraz, słuchajcie... A, tutaj giną, no. Ja jeszcze $700 i ulepszę ścianę na maksa. Ona będzie biła wtedy bardzo dużo i będzie miał 250 tysięcy. Patrz, 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 patrz. Jest! Najlepszy ścianiarz! I patrz, co on robi, patrz, co on robi. On samemu będzie rozwalał tych typów. A czy Secret Agent rozwali tego Bostoileta? Nie widzę, nie widzę, żeby on go rozwalał, ale twoi w ogóle te moje te brązowe garnitury nie są potrzebne do niczego. Ej, dobra, dawaj tutaj autoskipa. Ja w takim razie robię dynię. No właśnie, te dalsze twoje postacie możesz pozbierać i je dać tutaj bliżej, tak sobie pomyślałem, no. Może to nie jest taki głupi pomysł. Ja też mógłbym ewentualnie medyka sprzedać. Tak, zrobię to. Nosić w sumie. I skoro mamy tutaj ten zasięg, to ja, słuchajcie, postawię tutaj medyka i teraz go właśnie wymaksuję, żeby on tutaj bił jak najbardziej, bo popatrz, lecą już też grubsze jednostki, więc trzeba uważać troszeczkę. Ja. I zaraz kamera Drone Reapera też wymaksujemy, no nie? Dobra, wrzucę tutaj autoskipa, 19 fala w tym momencie, a my zarabiamy. Zarabiamy naprawdę, słuchajcie, sporo. Tutaj, słuchajcie, nic nie jest mojego, no nie? Tylko ten ścianiarz, ale ścianiarza na razie zostawiam. I pytanie, czy na Secret Agenta, czy na kamera Drone Reapera? Wydaje mi się, że, słuchajcie, na tego Secret Agenta będziemy teraz zbierać, no bo popatrzcie, ten ścianiarz i tak dobrze wali. Jego może upgrade'owy za piątkę? No mogę za piątkę. Ej, dorzucam w takim razie i upgrade'uję go. Dobra, i on teraz jest ustawiony cały czas na strongest, a ja teraz wezmę i... A nie da się sprzedać ścianiarza. No tak właśnie. Zapomniałem, że się nie da... Ścianiarza nie przesuniesz, on jest na stałe. No właśnie. Ale za to zrobię teraz kamera Drone Reapera. Okej, zrobiłem. I teraz w tym momencie, słuchajcie, nie mogę już nic więcej postawić. Widzicie, patrzcie, wszędzie jest limit. Wszędzie będzie limit. Ja nie mogę. I want too many troops. Ej, wszędzie mamy limit. Daję 21 falę. Ej, to jak masz too many...
A, no tak, masz tu many drops, ale możesz dynię sprzedać, przypominam ci, po co ci te dynie? Ja nawet jak sprzedam dynię, to mi to już nic nie da. Ja mogę ewentualnie tutaj ulepszyć tego ścieniarza i potem jeszcze go raz, ale on i tak ma, jakby nie będzie miał tyle zasięgu, żeby pomóc, no nie? Więc jedziemy, zobaczmy, słuchajcie, daję tutaj autoskipa dalej. Te moje postacie i tak nic nie dają, jakby. No właśnie, one raczej mało dają, ale... Beznadziejne jest. No ale poczekaj, jak to pozbieramy 750 do kupy, no to tutaj jest... No to one jednak coś tam dają, słuchaj, no. Tutaj patrz, ile bossów leci teraz. I lecą po 150 tysięcy! O kurde, jaka fala przewalona! No to twoi jednak coś robią, patrz to! No patrz to, przejdą te bossy! Wow, ale jak tu jest głośno, widzowie! Co tu się dzieje? To ja w takim razie upgrade'uję tego, bo oni to przejdą, słuchajcie, oni to ewidentnie, słuchajcie, przejdą. A nie, jednak tego nie przeszli. Dobra, to daję 23. Nie, dali radę. Ale no naprawdę ten ścianiarz, słuchajcie, ulcierpiał. On miał w pewnym momencie chyba 50 tysięcy, teraz się trochę zregenerował. Ale, no sami widzicie, że ten Secret Agent, kurczę, no, mógł coś dać. Mógł naprawdę któregoś z nich tam rozwalić, więc jedziemy. 23. fala. Potrzebny, ja nie wiem, czemu go zrobili w ogóle. No nie, no on się przydaje, patrz, idzie po stoi. Ej, ale patrz, patrz, zobaczmy, czy on przypadkiem go nie rozjedzie teraz, ten Secret Agent. No chyba nie zdążył nawet. Wrzucam kolejną falę w takim razie. Może teraz coś wleci i on się postara. Zobaczmy, 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 bo jeszcze dla upewnienia się, nie mogę może niczego jest, już postawić. Może on jeszcze by postawić jak, na jakiegoś takiego, wiesz co, super ostatecznego bossa. Patrz, o, teraz lecą, teraz leci na przykład dużo. No i widzisz, Secret Agent go ciachnął. No czyli on jednak nie jest taki beznadziejny. Ale teraz wlatują grube fale, patrz to. Patrz to, 86 tysięcy, 86 tysięcy kolejny. No, tutaj może być, słuchajcie, dość grubo. Ja wrzucam autoskip. 25. fala i teraz zaobserwujmy. Tak, ten boss tego nie przejdzie. Ej. Ten też nie powinien. Ej, ale naprawdę tutaj, słuchajcie, szkoda, że nie mam postaci, te którą mogę postawić. Dobra, daję autoskipa, słuchajcie, kolejnego. Dawajcie 26. falę wbijajcie. Wbijajcie nam tutaj 26. Okej, bo tutaj large jakieś glasy z toilet. Nie, zwykły large toilet, okej. Wlatuje 26. No i teraz, no niestety, słuchajcie, Secret Agent co pół minuty robi, więc czy teraz minęło pół minuty? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, ale zobaczymy. Oni tutaj go patrz. Ej, naprawdę ten ścianiarz co go tutaj rozwala. Naprawdę ścianiarz to jest mega OP. Dobra. Wrzucam tutaj autoskipa znowu i teraz zobaczymy sobie, okej. Leci 27. fala, więc let's go, let's go. Ej, ale strasznie głośne są te twoje postacie, naprawdę. Ja to non-stop muszę przyciszać. Ja wiem. Dobra, ale leci vacuum. Głos, bo tego nie da się słuchać. Mocny vacuum, ale tak, jeden boss tego nie przejdzie. Drugi, słuchajcie, tego nie przejdzie na pewno. Trzeci dojdzie, ale okej. Ej, patrz, patrz, dobrze. Mocno tutaj uderzyli w naszą ścianę. Daję, wiesz co, do końca daję chyba autoskipa tutaj. Let's go. Mam 24 tysiące, ty masz 35 tysięcy. I naprawdę, ja już nie mogę nic zrobić. Nic nie mogę zrobić. No, ja mogę ewentualnie wymaksować, słuchajcie, dyniarzy, patrzcie, o, to mogę zrobić, tylko po co mi to, skoro, no słuchajcie, tak, i no tak właśnie. Nie mogę już nic postawić, no nie, szkoda, szkoda, ten jest wymaksowany, no i leci, patrz, widzisz, kolejna falka, kolejny mutant toilety, a Secret Agent, no nie wiem, czy kogoś tak rozwalił. Tak jak stoi, tak stał. Właśnie nie widziałem, robi. Może tego Jetpack Police Toileta zrobi na przykład, nie no, nie zrobił go, nie zrobił go, więc to jest dość pogmatwane. Taki... Ej, naprawdę, zaznacza się Strongest. Dziwna, po prostu dziwna. No bo jak dam First, to on po prostu będzie pierwszego rozwalał. My musimy zrobić, żeby on rozwalał Strongest. Dobra, leci 214 tysięcy. No to teraz, chłopie, się popisz. Serio, teraz musisz się, chłopie, popisać. Serio. No zobacz, ale... nic nie robi, zobacz. Nie! Zabierał 200 tysięcy! Zabrał 200 tysięcy gościowi. Widziałem to na własne oczy teraz. Nice, no to było grube. Nie, rozwalili ścianę. No ale patrz, teraz jest tutaj ściana. Jest druga ściana, ale oni mają bardzo dużo HP, więc no nie wiem. Moim zdaniem to się nie uda. Trzeba będzie zaraz coś posprzedawać, słuchajcie. Zaraz, no tylko, że ja ścieniarza nie mogę sprzedać, no nie? Więc dobra, zobaczmy, słuchajcie, jak oni sobie te... 500 tysięcy leci! Okej, robimy taktykę, że sprzedajemy i stawiamy dalej. Dobra. Ale to ja mam tylko tego. Dobra, ja maksuję tutaj tego gościa. Tutaj, słuchajcie, dajemy tego i go też tutaj maksuję. Ale ja naprawdę nie mogę nic zrobić. Dobra. Uśpił mi go, ale on obił go bardzo. Dobra, sprzedawaj i stawiaj szybko, a ja będę cały czas próbował sprzedawać tego gościa, kurde. Tylko, że on śpi cały czas. Nie mogę go odespać. Dobra, sell. Jezu, przecież my tego nie przejdziemy tutaj. Czekaj. I teraz uwaga. You have reached? Dlaczego on dalej tu stoi?
Dobra, i teraz niech ten boss tutaj podejdzie. I teraz go upgrade'uję, bo mam tyle kasy, że ja będę cały czas go... ten, patrz. To będzie trups. Dobra, ty musisz stawiać, ty musisz... Sprzedaj wszystkich teraz i stawiaj, a patrz. Tego się nie da tak szybko. Patrz. Boss rozwalił go i teraz stawiam kolejnych. Będę tutaj stawiał kolejnych. Dobra, okej, znowu go tutaj maksuję. Dobra. I zobaczymy, kogo on tutaj rozwali. Dobra. O, wow. Dobra, okej, niech on weźmie tutaj first. No nie, znowu został uśpiony. O, yo, to jest nie do zrobienia. No bo on śpi cały czas. No nie usypiaj, bo nie mogę go sprzedać. Gdybym mógł go sprzedać, to by było idealnie, ale nie mogę. Dobra, sell. Okej, daję. Dobra, patrz. Dobra, sprzedaję i znowu go stawiam. O kurde, ale zaraz mi nie starczy kasy. Nie starczy mi kasy na nich, niestety, nie starczy. Oni wejdą. Patrz. Nie. Dobra. Ej, nie, to nawet jednego będę brał. Od razu jednego. Dobra. Ja już mam 20 trups, już wszystko postawiłam. Okej, dawaj. Dobra, jeszcze jednego. Dobra. Jeszcze jednego. Nie. Dobra, jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Ej. Nie, jednego nam zabrakło.